Po raz 24 Atletyczny Klub Sportowy Promień Police zorganizował turniej w podnoszeniu ciężarów imienia Tadeusza Iwańca. Do rywalizacji stanęło 39 zawodników. Tadeusz Iwaniec był trenerem i razem z Edwardem Jędruchem założył klub, w którym zawodnicy mogli podnosić swoje umiejętności i rywalizować na arenie ogólnopolskiej. Każdego roku działacze z Promienia Police organizują turniej poświęcony jego imieniu. Pamięć po nim została bardzo w szerokim zakresie, bo to był i dobry sportowiec, i dobry wychowawca młodzieży, i uczynny człowiek. No, też i współpracowaliśmy razem na terenie Zakładu Chemicznych Police. W sobotniej imprezie udział wzięło 5 drużyn. Byli zawodnicy z Więcborka, Białogardu, Gołańczy, Myśli Boża i Polic. Podnoszenie ciężarów do łatwych nie należy. Tutaj oprócz siły liczy się także koncentracja i pewność siebie. Rywalizujemy w grupie wiekowej do lat 23. Pierwsze 3 miejsca są puchary. Dla najlepszego zawodnika jest ufundowany też puchar. Do 20 lat dziewczyny. Pierwsze 3 miejsca puchary dla najlepszej dziewczyny, puchar. I wyróżniamy tu młodych ludzi, 15-latków, gdzie dla najlepszego 15-latka na turnieju będzie ufundowany też puchar indywidualny. W kategorii do lat 23 zwyciężył zawodnik z Gołańczy Jarosław Szulc. Pierwszym policzaninem był Jakub Nowicki, który uplasował się na 10 pozycji. Wśród kobiet wygrała Aleksandra Piasecka z Myśli Boża. Atletyczny Klub Sportowy Promień Police cyklicznie organizuje różnorodne zawody w podnoszeniu ciężarów. Do Polic przyjeżdżają zawodnicy nie tylko z województwa zachodniopomorskiego, ale także z bardziej odległych miejscowości. Biorą udział m.in. w turnieju o Puchar Burmistrza Polic czy w Mistrzostwach Polic. Zaliczone.